posiłek pozytywnej energii każdego dnia. I to jest mega fajnie, tylko właśnie nie każdy wie, jak sobie dobrać takie rutyny i jak je stworzyć. To przykład wam podam następujący. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Siemanko Islandia, niedawno wstało słońce. Ja już biegałem boso. Wsadziłem twarz w śnieg, nie wiem, czy tam widać gdzieś dziury. Także troszkę się odświeżyłem, wziąłem zimny prysznic i chciałem nagrać filmik o tym, jak tworzyć właśnie własne rutyny, gdziekolwiek jesteście. Także przykład jest właśnie następujący. Przyleciałem do Islandii, i nie mam tu swojego źródełka, ale jak widzicie, tam jest ocean, także tam mam nadzieję, że w jakiś dzień też zagoszczę. No i wracając, mam jakieś swoje rutyny na co dzień, prawda? Chodzę boso, wiszę, głęboko oddycham, medytuję, właśnie afirmacje, wizualizacje. To jest część mojego życia, właśnie masaż brzucha, właśnie na uli, to jest właśnie świadomy ruch tym brzuchem, mięśniami brzucha. Kiedyś możecie zobaczyć na uli. Dam link pod spodem z Instagrama z kiedyś. No ale wracając, gdziekolwiek jesteście, są jakieś fajne możliwości rutyn. Także można sobie je tworzyć. Tworzyć coś, co dźwiga wasze wibracje i pozwala wam super sobie radzić w miejscu, w którym jesteście. Ponieważ im wyżej wibrujecie, tym będziecie i będziecie myśleć pozytywnie, tym będziecie więcej sytuacji fajnych przyciągać do swojego życia, o czym już mówiłem w poprzednich filmikach. I dodatkowo właśnie możecie dorzucić sobie takie rutyny, które utrzymują wasze zdrowie w fajnym, na fajnym poziomie. Dodatkowo właśnie dbać o tą mobilność, o głębokie oddychanie, o dotlenienie. Też fajnie zadbać o obręcz barkową, o cały kręgosłup. Właśnie dzisiaj robiłem mobilność obręczy barkowej, która będzie też pokazana na moim najnowszym kursie w lutym prawdopodobnie, jeśli się wszystko uda. Także też serdecznie zapraszam. I słuchajcie, jeżeli dobierzecie sobie te rutyny, będziecie mieli stałą dawkę, takie stałe śniadanie, obiad, czy po prostu stały posiłek pozytywnej energii każdego dnia. I to jest mega fajnie, tylko właśnie nie każdy wie, jak sobie dobrać takie rutyny i jak je stworzyć. To przykład wam podam następujący. Mieszkam chyba na 6 piętrze aktualnie. W tej chwili stoję na lodzie boso, także to już można uznać rutynę schładzanie stóp. Ale patrzcie, przykład z wczoraj. Tu jest rurka, robiłem sobie dipy na tej rurce. Tam sobie biegałem, tam pobiegłem, poszedłem do tamtego drzewa, poprzytulałem sobie drzewo, głęboko pooddychałem, ogólnie tam wizualizowałem sobie też na spacerze, afirmowałem. Mam schody, bo mieszkam na tym 6 piętrze, to zrobiłem sobie wczoraj 3 serii biegu po schodach, tak jeszcze później wchodziłem z bagażem i to kolejne wchodziły. Wczoraj też była joga, masaż stóp, masaż pleców. No i nie tylko. To jest parę z tych moich rutyn. I słuchajcie, właśnie dobrać sobie, jak mam przedmioty. O, tam jest właśnie taka gdzieś, przepraszam was, tam gdzieś jest taka rurka, to też sobie powisiałem, popodciągałem się. Odciążyłem wczoraj kręgosłup. Także są możliwości, wszędzie są możliwości, gdzie możecie sobie wymyślić jakieś rutyny. Widzicie rurkę, możecie sobie zrobić jakieś pompki, podeprzeć się, odciążyć kręgosłup. Są schody, patrzycie, są schody, możecie wbiegać po schodach, zrobić jakiś wysiłek dla waszego serducha. Wszędzie są możliwości, wszędzie, kompletnie wszędzie. Widzicie jakiś ocean na przykład, wychodzicie i akurat macie ocean i możecie sobie popatrzeć na ten ocean, wczuć się, pomedytować nad nim, poczuć ten spokój tego oceanu, jak jest burzliwy, możecie też na niego popatrzeć, poczuć tą energię działania, jest ta aktywność. Wszędzie można coś zrobić. Także dobrać sobie rutyny, wyjść rano, pooddychać głęboko, mam możliwość. Jeżeli mieszkam gdzieś, gdzie mam fajne powietrze, przejść się do lasu, poddychać głęboko, wszędzie są te możliwości i wykorzystujcie je. Także możecie pochwalić się swoimi rutynami w komentarzach, ja chętnie poczytam, może się czymś zainspiruję, może ktoś inny się zainspiruje. Ja lecę sobie działać, mam tu troszkę pracy. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego i widzimy się w kolejnych filmikach na Islandii. Piąteczka. Jeszcze wam pokażę, kurczę, jak tu jest ładnie. Dzisiaj był tu wschód, sobie zobaczyłem, takie różowe niebo.
Ale ten ocean też piękny. Ładnie tu jest. Pozdrawiam Was. Most of the time.